W Zamku Książ odbyło się spotkanie prezydenta Romana Szołemeja z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Wałbrzycha. Roman Szołemej jednak podczas swojego wystąpienia do przedstawicieli organizacji pozarządowych skupił się na działaniach, które realizuje miasto oraz na temat aglomeracji wałbrzyskiej. Natomiast na temat współpracy ze stowarzyszeniami w przemowie było zaledwie kilka wzmianek. Stworzyliśmy, zaprosiliśmy do aglomeracji wałbrzyskiej właściwie te gminy, które po prostu same chciały do tej idei dołączyć. Do idei, która właściwie ukształtowana została kilkadziesiąt, a może 100 lat temu. Przedstawiciele organizacji pozarządowych różnie oceniają rezultaty spotkania. Głównie przeważały zdania, że spotkanie nic nowego nie wniosło do problematyki pozarządowej w Wałbrzychu. Jedyne co było powiedziane dla organizacji pozarządowych, pan prezydent zapewnił, że znajdziemy tam swoje miejsce, znajdziemy swoje miejsce jako organizacja pozarządowa w Starej Kopalni. Ja bardzo liczę, że pan prezydent dotrzyma obietnicy i rzeczywiście jak najwięcej organizacji pozarządowych będzie mogło mieścić się w Starej Kopalni i miejmy nadzieję, powstanie ona jak najszybciej. Członkowie organizacji pozarządowych, którzy od lat są w bliskich stosunkach z Urzędem Miejskim, spotkanie oceniają pozytywnie. Dla wielu organizacji pozarządowych to spotkanie dzisiejsze było tym, które po prostu spełniło jedno oczekiwanie w moim odczuciu. Większość działających w organizacjach miała możliwość wysłuchania tego, co zrobiło miasto, co zrobił prezydent. Było w tym wszystkim organizacji pozarządowych. Jednym z elementów spotkania było zwiedzanie niedawno wyremontowanego trzeciego piętra Zamku Książ, które jeszcze do niedawna było zamknięte dla odwiedzających. Ciekawym elementem dzisiejszego spotkania było zwiedzanie trzeciego piętra Zamku Książ.